Siemanko moi drodzy. Wszyscy wiemy, że jednym z lepszych rozwiązań do szafek, do mebli kuchennych są szuflady. Wyjeżdżamy sobie szufladą. Nie musimy nurkować wtedy do głębi szafki. Wszystko mamy ładnie pod ręką. Ale wszyscy też wiemy, że tego typu szuflady, czyli szuflady systemowe, które znajdują zastosowanie w meblach kuchennych, nie należą do tanich. Dlatego wydaje mi się, że tego typu szuflada jest bardzo fajną alternatywą do drogich szuflad systemowych. Zwłaszcza gdy zdecydujemy się na zamontowanie w naszej kuchni takiej oto spiżarki, czyli słupka napchanego szufladami od dołu do góry. Nasza szuflada w całości będzie wykonana z płyty meblowej. To jest dno, boki, tył oraz front. Dno naszej szuflady, boki, tył w kolorze grafitowym, natomiast front naszej szuflady kolor Dąb Halifax. Taką miałem wizję. Nasza szuflada gotowa, pora teraz przykręcić prowadnice. Prowadnice, których użyłem do naszej szuflady, tak zwane prowadnice kulkowe. Tak wygląda montaż prowadnic kulkowych. Pierwszą część musimy przykręcić do szuflady, natomiast drugą część prowadnicy kulkowej musimy przykręcić do korpusu szafki. Zanim zamontujemy naszą szufladę do szafki, musimy do boku naszej szafki zamocować, przykręcić taki oto dystans. Dystans jest również wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm w miejscu po stronie, gdzie będzie montowany front. Może to zobrazuję. Powiedzmy, że to jest front naszej szafki. Gdy otworzymy front naszej szafki, bez tego dystansu szuflada, to jest prowadnica, ocierałaby nam o front. A tak swobodnie możemy wyjeżdżać naszą szufladą. Dystans przykręcony, możemy przykręcać nasze prowadnice. Montaż szuflady banalnie prosty. Zwróćcie uwagę, że do tych szuflad naprawdę możemy bardzo dużo zapakować. To są pełne wiadra. Żeby Wam pokazać, jaki ciężar utrzymają tego typu szuflady. Możemy również zastosować prowadnicę z cichym domykiem. Nie widzę żadnego problemu. Ja akurat założyłem zwykłe. Wysokość boków, tył oraz
przód oraz frontu dowolna. Jakie zamówimy, takie będziemy mieli. A teraz rzecz najważniejsza. Jeżeli mam ochotę, to se zamawiam szufladę w kolorze czerwonym i montuję se szuflady czerwone, czarne, szare, białe, Calvados, co tylko chcemy. Dom Sonoma, Venge Amari, proszę bardzo. Od dawna uważałem, że jest to też fajna alternatywa do tych dużych koszy cargo. Po co wyjeżdżać całym koszem? Otwieram sobie front i wyjeżdżam sobie szufladą, którą potrzebuję. Nie powiem, fajnie prezentuje mi się kosze cargo Maxi. Miałem okazję montować kilka takich koszy. Pani zadzwoniła, że się front rozregulował, trzeba przyjechać i wyregulować. No to jadę. Zajeżdżam, pani wyjeżdża koszem i ja mówię, pani, co pani robi? Spokojnie, do połowy. A tam kosz zapakowany od dołu do góry. Nie wiem, 20 kg cukru, mąka, woda. Tam było ze 100 kg. Pamiętajmy, że te kosze mają ograniczoną ładowność, tak? Ta zabudowa cała się, jak ona wjechała tym koszem, to ta zabudowa cała się trzęsa. Myślałem, że to wszystko runie na mnie. Tego typu szuflady będzie ciężko przeładować. Chyba, że wrzucimy kamienie albo ołowiu, no to je przeładujemy. A tak zwykłymi, podstawowymi produktami raczej tego nie przeładujemy. Zwróćmy też uwagę na to, że tutaj drobne produkty nie ma możliwości, żeby nam wypadły dołem czy też bokiem. Tak jak to bywa w przypadku koszy, które montuje się do szafek, trzeba drobne produkty pakować do osobnych pojemników i wtedy dopiero wkładać je do kosza. Wszystkie produkty zamówione w Yuanie. Dzięki za uwagę, bardzo się cieszę, że mogłem pomóc, że byliście ze mną i standardowo zapraszam do subskrybowania kanału. A w kolejnym odcinku przetestujemy system pasów nośnych firmy Wolfcraft. Zobaczymy, czy to w ogóle działa. A wracając do subskrybowania kanału, część osób znajomych pyta się mnie, Łukasz, po co ty prosisz o tę subskrypcję? No jak to po co? Odpowiedź jest bardzo prosta. Każdy subskrybent to widz, widz to subskrybent. Każdy kanał na YouTube, czy to duży, czy mały, potrzebuje widzów. Bez widzów, subskrybentów prowadzenie kanału na YouTube nie miałoby najmniejszego sensu. Dlatego subskrybent widz jest tak istotny. Dlatego jeszcze raz zapraszam do subskrybowania kanału i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.